Rafał, dzisiaj spotkanie na zero z tyłu i w końcu wygrane w lidze. Taki mecz chyba może was jeszcze bardziej podbudować. No na pewno bardzo się cieszymy z tej wygranej. Myślę, że fajny prezent dla trenera. Ja osobiście też bardzo się cieszę, że udało mi się na zero, bo trochę mi tego, nie ukrywam, brakowało w tym sezonie, więc na pewno fajnie, że po takim meczu, gdzie z Zagłębiem przegraliśmy 3-0, teraz udało się to odrobić na trudnym terenie i fajnie, że udało nam się dzisiaj wygrać, bo to były bardzo, bardzo ważne 3 punkty. Szczególnie w pierwszej połowie miałeś bardzo dużo roboty. No taka specyfika meczu, tak też podeszliśmy troszeczkę, analizując po prostu Pogoń, że będziemy chcieli się troszeczkę wycofać, dać im grać i próbować gdzieś tam ukłuć ich z kontry. W drugiej połowie to się 2 razy udało i na pewno to cieszy, że cały zespół dzisiaj bardzo fajnie pracował i taki pozytywny bodziec do pracy. To jeszcze zapytam, jak to jest, że lepiej prezentujecie się, skuteczniej prezentujecie się z zespołami z górnej części tabeli? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że też taka jest trochę specyfika ligi, że no mimo wszystko ten atak pozycyjny jest ciężko budować i zespoły po prostu, które gdzieś tam się zamykają i grają z kontry, te punkty łapią częściej, więc ogólnie wydaje mi się, że w światowym trendzie gra taka pozycyjna nie jest prosta i naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to dobrze wyglądało.